Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test porównania Realme GT kontra Vivo X60 Pro. X60 Pro od Vivo Snapdragon 870, 12 GB plus rozszerzane o 4. W przypadku Realme GT mamy tutaj Snapdragon 888, 8 GB. Cóż, wyczyśćmy oba telefony, sprawdźmy jak otwierają aplikacje, jak pozostają one w ramie, jak w ogóle to ogarnia się w temacie otwierania gier, więc no taki standardowy mój speed testik, więc cóż, lecimy. Allegro. I Realme troszeczkę szybciej. Tutaj no reklamy się wpadły, więc nie porównamy. Ceneo. No chyba nawet Vivo. Galerie. No tu jeszcze nie naklikane. HBO Go. Realme, Polsat Box Go. No, chyba prawie że remisowo. Jak dojadę.pl dla Vivo. Mapy. No tutaj Realme. Player.pl. Remis. OLX. No minimalnie szybciej. Realme. Pyszne.pl. Realme. Glovo. Tak jakby Realme. Sklep Play. Mam tutaj Realme. Spotify. Realme. TapTalk. No, minimalnie może Realme. TripAdvisor też dla Realme. Twitter. Jak widać. Uber. Realme troszkę szybciej. Wykop. Prawie remis, chociaż chyba nawet szybciej Vivo. YouTube. No Realme. Coś czyta. Zwiecha? Co jest? Dobra, nie czekamy. Różnice prawie żadne. No ale jak już chyba można powiedzieć Snap 888, a 870 to jest taka różnica, czyli prawie żadna. Chociaż no, no jest, ale no widzicie, w działaniu telefonów no to jest to bardzo zbliżone. Dobra, RAM szybko. 12 plus te 4 rozszerzane, no to 16 kontra 8. No cóż, możemy, znając Realme, to praktycznie nic w tym RAMie nie ma. Coś tam czasami się zdarza, a w Vivo sądzę, że chyba wszystko będzie. No, zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Zobaczymy, jak będzie w przypadku gier, bo może nas to zaskoczyć, ale miejmy nadzieję, że nie. Na razie zresztą widzicie, co się otwiera, co się nie otwiera w tym RAMie. No, widać, jak coś, no, Glovo się ubija zawsze. No to na razie, zresztą ten powrót z RAMu. No czekajcie, nie to co trzeba przycisłem. No taka spoko, no mam nadzieję, że tutaj Vivo nas nie zawiedzie, no bo Realme to już wiem, że no, nie daje rady w tym temacie. Dobra, no tutaj ewidentnie wygrana Vivo. Realme no, daje w każdym speed teście. Nie ma rzeczy w RAMie, no. Nie czaję, nie kumam. Ja wiem, że może jest zarobiony i tak dalej, no. Ach, dobra, gry. Co będzie z gierkami? Czy tutaj jakieś będą różnice? Jakieś śmieciuchy mi się pojawiły na ekranie. No i co będzie? Realme czy Vivo? Vivo czy Realme? Vivo. Dobra, jedziemy dalej. Temple Run 2. No i też Vivo. Wrażenie, że pamięci w Vivo są naprawdę szybkie, bo ten telefon sam z siebie w ogóle zapierdziela, mówiąc krótko. No i mamy następny tytuł, czyli Lola. A w grach trzeba zawsze poczytać trochę z tej coś pamięci. No i to Boylando. No to trzeba wejść, no może coś nie do końca tutaj jeszcze doczytał. No dobra, no nieważne. Trzeba było coś przeklikać, ale jest git. Dead Trigger 2. No i też Vivo. Unkilled. Vivo. Call of Duty. No tym razem Realme. World of Tanks.
No czekamy i... No i znowu jest Vivo. Ciekawe, dawno nie widziałem tak, żeby smartfon o czysto teoretycznie wolniejszym procesorze wygrywał w grach. No pogratulować naprawdę. Widzieliście, ja się zagapiłem. Angry Birds. Zresztą specyfikacja, gdyby tu jeszcze dali Snapa 8.8 i tyle ramu, kurde. Naprawdę telefon jest sztos i w ogóle ładnie wygląda, to jest inna bajka, no w porównaniu do Realme. To na wygląd to ja biorę Vivo, ewidentnie. Dobra, Real Racing, bo znowu wygrał Vivo. Oczywiście każdy mają te swoje przyspieszenia gier włączone z automatu, więc ja tutaj nic nie grzebałem, więc dlatego one się odpalają. No i to też Real Racing wygrywa Vivo, nawet nie czekamy, widzicie ewidentnie. A co to już było? Powiem wam, że no, różnica szybciej się odpala niż parę innych smartfonów na 888, które porównywałem. Sugeruję popatrzeć na całą playlistę Vivo, bo telefon naprawdę wydaje się takim kozakiem. Cena ceną, ale na to, że nie ma Snapa 8.8, który się totalnie grzeje, ten się. No i powiem wam, dotykając teraz po raz testu, Vivo jest gorące. Sorry, przepraszam, Realme jest gorące, a Vivo w ogóle nie czuję, że w ogóle by było ciepłe. Super. Co to było, bo już się wkręciłem. Dobra, Ark Survive. Jeszcze, że tak się wyrażę. No więc... Znowu Vivo. Nie no, to tu jestem zaskoczony. Naprawdę tym Vivo. Wielki plusik. Dobra, co jeszcze w Vivo jest w ramie? Znaczy, co... W sumie tak można zatytułować tą część, bo sądzę, że w Vivo będzie wszystko w ramie. A w Realme to będziemy patrzeć na festiwal ponownego uruchamienia. I tutaj tak samo się dzieje. Dobra. The Trigger 2 w Vivo jest, w Realme nie. Unkilled. Sytuacja identyczna. Mam coś wrażenie, że ten... Nie, wydaje mi się. Tu jest podobnie. No siedzi tu gdzie siedzi, tutaj. Tu jest restart. No. Mam taką wrażenie, że no ten... Mi jakąś taką minimalną czkawkę gdzieś widzę teraz przy przerzucaniu tych gier. Ale bardzo minimalną. W tym Vivo no po prostu zapierdziela wszystko jak no... na sterydach. No cóż, no ewidentnie jak dla mnie wygrywa tutaj Vivo tym, co zrobiło w grach w porównaniu do Realme, jak dla mnie jest zwycięzcą. No i RAM oczywiście Bailando 12 GB plus 4 z pamięci, które można sobie odpalić, no to w ogóle super. No więc polecam playlistę o Vivo. Zobaczcie porównanie z innymi, a będą z wieloma twardymi sztukami, więc polecam. Dobra, tyle odnośnie tego porównania i odnośnie innego gry. Są playlisty, jak już mówiłem, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!